egzekucję, panie generale. Podziękujcie partii. Chciała go nam wydrzeć. Partii? Tak, partii. Będę bezwzględny, dopóki nie sprzątnę tego Jura. Jura? Jakiego Jura? A. Pan nie wie, panie mecenasie. Nie wiem. A więc niech go pan szuka. Już ja go znajdę. Do widzenia. Do widzenia. Thank you.
zawsze uśmiechnięta. Olga, dlaczego smutna? Śpiewa. Wasze zdrowie, Olga Michajlowna. Panie, zatruwa nam żal.
oskarżeni mają co do powiedzenia? Nie. Nie. Pan prokurator ma głos. Wysoki sądzie. Żądam kary śmierci. Pan obrońca ma głos. Ostrzegam, nie rozpętajcie burzy. Ta burza potrwa długo. Koniec! Wszyscy skazani na śmierć przez powieszenie. Wobec tej okoliczności wydaję rozkaz, aby w czwartek o 5 rano pan adwokat Dobrochowski. A, moje uszanowanie. Panom obrońca prosimy. Przychodzę w sprawie 10 skazanych. A ja myślałem, że pan przychodzi gratulować mi ocalenia? Gratuluję. Ale oni... Panie generale, wzburzenie opinii publicznej sięgnie wtedy do zenitu. Wydajcie Jura, łaskę 10. Jura? Za cenę tych 10? Jutro wieczór dam odpowiedź. We czwartek o 5 rano. Nie czekamy na odpowiedź. Nie. O 5 rano wykonać wyrok.
zapisać telefonogram, żeby nie było nieporozumień. Tak? Przygotować papiery wiadomych skazanych 10 do Cytadeli. Zgłosi się po nich rotmistrz von Budberg z konwojem. Zrozumiano? Zrozumiano. Thank you.
jest. Niestety, panie generale, 10 skazanych na śmierć zostało wykradzionych. Tak jest. Cienków! Generalu, wyrządziłem natychmiastową obwodnicę.